kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Island Challenge. Ze mną oczywiście Tula. Hej wszystkim. Tak jest, słuchajcie, dzisiaj Malu będzie miał urodzinki. Jeszcze sobie wszyscy śpią, zostawimy sobie ich jeszcze w spokoju. Słuchajcie, czekajcie, zerknijmy, tak, co tam kto będzie potrzebował. Delia, słuchajcie, mi się zbagowała i non-stop chce Malu czytać do snu. Nie wiem czemu. Po prostu ma takie pragnienie i non-stop, słuchajcie, chce to zrobić, no i nie wiem, nie mogę tego skasować, kurczę. Będzie musiała sobie coś zjeść i weźmie sobie prysznic. Słuchajcie, gerwazy jest całkiem okej, okay. Owca tutaj, chłopaki, okej, okay. Tu jest nasz Graham, pozwólcie, że sobie imię przypomnę. Nieco głodny, Amber, prysznic, no dobra, słuchajcie, całkiem okej. Okay. Mały jeszcze pośpi, także go sobie zostawiam. Trzeba karmić mućkę. Tak, dlatego Mili, słuchajcie, już wstaje i nakarmi mucie. Mili całkiem dobrze wygląda. A Delia, moja droga, dobra, niech ona sobie dośpi jeszcze. Niech sobie dośpi. W ogóle będzie mogła nam ulepszyć, bo myśmy naprawiły w nocy właśnie prysznic z tym. Tu już chyba mamy wszystko ulepszone, Gosia, w tym jednym. Tak, w tym mamy wszystko, no bo ja ten ostatni tam ulepszałaś, tu no. Teraz, no. Tu byśmy musiały sobie coś... Może to... Niech ulepszy. No ten kibel taki brudny. Nie wiem. Trzeba by ten go sprzątnąć. Słuchajcie, jak ulepszy, to sobie później weźmie prysznic. No i później pójdzie tam sobie zjeść. A Mili, może ty byś zrobiła coś? Wiecie co, zerknijmy tak do lodówki. Właśnie zobacz, co my mamy? O! Coś tu, coś no, tu. No ostatnio brałyśmy w sumie... W sumie nic tak nie ma, Gosia. Zapasy, także niech zrobi może. No, trzeba będzie coś ugotować fajnego. Będzie szkoła. Grill, słuchajcie, niech będzie kurczak z rożna. Nie wiem, co tam ostatnio robiłeś. O, ty chciałaś sprzątnąć. No wiesz co, tam ktoś wstał. Wstał Gerwazy, więc on to sprzątnie. Chodź Gerwazy. Bo już tam czytać przegląd chciał, widziałaś? Tak. Chciał, już. Co ty robisz, mój drogi? Ty też będziesz chciał, nie, przeciągnąć się. No weź, żebym wyczyścił ten kibel i go daj, żeby tam właśnie załatwił. W sensie Gerwazy, Asia. A, Gerwazy, dobra. W sensie Gerwazy. Gdzie jesteś? Tu jesteś, kibel. Obsrany, czekajcie. Sprzątaj z wigorem, może być. I później sobie skorzystasz. Delia, czy ty już wstałaś? Jeszcze nie, dobra. Tatu, okej, okay. Graham wstał. Słuchajcie, no, zaraz będzie chciał. Miskę, wiadro. Co? Wiadro popsuli. O, moment. Okej, okay, kochani, musiałam podgłośnić Gosię. Wybaczcie, tak, że była na początku troszeczkę za cicho. Ale już jestem głośno. Już jest głośno, tak jest, już jest okej. Okay. Dobra, to słuchajcie. To może daj Deli, żeby naprawiła ten... Delia, chodź, właśnie, no. Ty naprawisz. Panowanie nad gniewem, czekaj, bo tutaj nastolatka ma problem jakiś. Czasem czuję taki gniew, że nie wiem, co ze sobą zrobić. Jak mam sobie radzić z problemami, skoro nie mogę nawet... Poćwicz sobie. Nawet, no, nikt się nie bije lepiej, nawet, bo tutaj, no właśnie. Wszyscy takie zapędy mają. Mili udzieliła porady Simco i mi... nie masakra, no ale okej, okay, no udzieliła mamusia porady, także spoko. Delia, chodź, naprawisz, bo nam się przyda później to, wiesz, to co... Żeby ulepszyć. Do ulepszenia. Co ty robisz? Usiądź sobie tutaj. Dlaczego ty mi się krzywisz? Ty śmierdzisz, chodź tutaj. Chodź, chodź, weź szybki prysznic. Kurde, znowu te nastrójniki, słuchajcie. No, jak sobie weźmiesz... gdzie ta Delia tam skacze się do wody? Jezu, Delia, gdzie ty jesteś? Na prawo, na prawo. I co ona? No ona robi, słuchaj. Ja nie wiem, co to się tu dzieje, słuchajcie, z tym. Ja to od... Patrzcie, ja jej to kasuję. A to cały czas będzie. Tak się baczy czasami, ale co ona robi? Nie wiem. Ona, tak, ten skorzystał, wyczyścił, jest okej. Okay. Ona miała, słuchaj, wziąć sobie prysznic przecież. Ona miała naprawić ten. Ulepszyć miała, nie? Patrz, kontynuuj. A może on ją wyrzucił stąd, bo chciał kupę zestrzelić. Na pewno. Chciał ale jeszcze miała naprawić, Asia, to wiadro naprawiła. Ja, ale wiesz co, niech ona tu skończy, bo ona tu ma tak... Tu miała, patrz, kontynuuj. Niech ona to skończy. Że Gerwazy tam, Gerwazy, nie wiem. Co tak długo posiedzenie, no. No. Niech ona to skończy, niech ona sobie prysznic weźmie przecież. Ona miała jeszcze, patrz, wziąć sobie prysznic. Wiesz co, niech ona sobie później zje, a ja wystawię właśnie ten talerz. Oni tu już zaś gotują, patrzcie. No nie zostawiłam naprawiła na tego. Chwilę, na chwilę zostawiłam ich tylko tutaj. Więcej opcji, otwórz mi ta lodówka. Ona tutaj dała to żarcie. Tu mieliście brać z tego, przecież ta zrobiła kurczaka. Co wy robicie? W ogóle pogadajcie sobie. Masakra. Właśnie tutaj mieliśmy jeszcze rozwijać romans Grahama tak, i tej. Tak, oczywiście.
Ty, gerwazy, tak. Weź sobie to. Porcję sobie weź. Nie czyść tego grilla, zostaw go na razie. Weź sobie tutaj z tego talerza dużego. Gerwazy, chodź tutaj, weź sobie też porcję, bo normalnie nie wytrzymam. Ty coś jadłeś chyba, to możesz tutaj wyrzuć, o. Ogarnij to. Delia tego nie naprawiła, bo ona tam, widzisz, nie skończyła, nie? Teraz sobie przyjdzie zjeść. Weź sobie z tego porcję, kochanie. A Mili, moja droga, co ty byś chciała porobić? Powiedz mi, co ty byś chciała zrobić dzisiaj? Bo ja nie wiem, co ja mam z tobą zrobić. Nie wiem, patrzę. Ja też nie wiem. Słuchajcie, bo teraz tak, tutaj ta czwórka już ma wszystko rozwinięte. Tak. Może byśmy na niej rozwijały ogrodnictwo? Ale miałyśmy, a z kimś zaczęłyśmy, z Grahamem chyba? A właśnie, z kim myśmy zaczęły tutaj? Tak. Z Grahamem. Wiesz co, on znowu tam rozmyśla o tej urnie. Chodź tutaj sobie tak szybciutko na wie... Ty możesz barawara z kim? A z Amber możesz? No dobra. Amber się tam kąpie. Nawieź sobie ten krzaczor tak szybko i chodź tutaj. Ogarniesz nam ogród. Zbierz, podlej. Opryskaj. I chyba nie było żadnych tych tutaj, żeby odchwaszczać. Jeszcze nie może ewoluować, ale to mu się wbije dwójka, to wiecie. Słuchajcie, dzisiaj na koniec odcinka odblokujemy to wejście, ale, tak. Ale... Pójdziemy w kolejnym. Tak, do jaskini pójdziemy utulić. Nie! Trzymaj! Stop! Czekaj, zobacz tutaj ta... Ej, no... Ale dobrze, że to jest ten grill, a nie kurde, wiesz... Ej, co tu płonie? Ej, to ten stolik grill. Płonie. Nie, to nie jest grill, a, to jest stolik, no. Ej, Żak, Jezu, wszyscy te butle... No, oni już wie... No nie wierzę, po prostu jeszcze tu coś się pali. Gasić to! Gaście! Żarty się spaliło. No patrz, jestem na pauzie. Sakra po prostu. Ugaś to. Tak, Leon, cześć. Patrz, ta ratuje małego. Dobra, spoko. Gaście. Te pożary, to jest niezrozumienie po prostu. Ja nie wiem. Dziewczyny tu ugasiły, tak jest. Słuchajcie, wiecie co bym chciała? Żeby Delia zrobiła na stole, słuchajcie, ten. Gdzie my mamy stół, Gosia? Aha. Nie mamy. Delia zrobiła na stole jedno krzesło, bo chcę dostawić tutaj skrzynkę. Także postawię szybko gdzieś tu ten stół, tak tylko żeby nie, zrobiła. Nie postawiłyśmy, bo nie było gdzie. No, on jest w wyposażeniu rodziny. Tak. Będziemy go tylko wyciągać na specjalne okazje, słuchajcie. Tak. I słuchajcie, Delia zrobi nam mebelek i będzie to krzesło do jadalni, czyli wiecie. Aha, i zabraliśmy ten od toddlersów, ten wiecie, to krzesełko do karmienia i przedstawiliśmy jedną skrzynkę za to, no bo to wiecie. Tak, właśnie zrobiłyśmy. Delia, chodź, ale najpierw może wiesz co, naprawisz to, bo już nie mogę na to patrzeć. Ona dalej ma to, widzisz, z tym małym. Później zrobisz to krzesełko do jadalni, a wy kochani, co ja bym wam mogła dać? Nani, moja droga, sprzątnij to. Nie, wiesz co? A Graham przyszedł, a co nie poszedł do tych roślin? Graham nie poszedł, no bo pożar był. No, czekajcie. No. Pływaj w basenie. Młoda pływa. Ty też będziesz pływać dzisiaj. Pływaj sobie radośnie, może być. Graham, ty idziesz ogarniać ten ogród. Moment. Mili tam posprząta, wiesz, bo ona i tak nie ma co robić, więc jej to dam, żeby ten zbierz cały plon i tu jeszcze było opryskać. I na tej stronie tak samo będziesz musiał jeszcze, słuchaj, podlać. Owca, ty jesteś już ten, ty jesteś już gotowy, nie? Nie masz nic do roboty. Chodź tutaj chwilę, nie wiem, pogadaj sobie z kumplem o zainteresowaniach, może być. Mini, a ty, ja bym cię prosiła, żebyś sprzątnęła tu to wszystko. Sprzątnij. A to? To jeszcze można to zjeść. Weź to wszystko, sprzątnij. No i mogłaby coś ugotować. Tam ktoś zaczął, nie skończył, widzę. Wyrzuć to. Później, co robimy z tym, z tym, tym? Trzeba zamienić. Trzeba zamienić, ale teraz za co to będzie? Nie wiem. Właśnie. Ty miałaś pływać. Zostaw to, idź pływać, tu Mili się tym zajmie. Delia, jak skończysz to łono, to odzyskasz szczęście jeszcze tutaj. Mili, ogarniasz? Ogarniasz, dobra. Chłopaki sobie tu rozmawiają. Nie wiem, co im tutaj dać, Gosia. No bo w sumie tak, wiesz co, ty tu potrzebujesz toalety. To chodź, owca. Sikaj po mistrzowsku sobie i od razu możesz sobie wziąć prysznic. Słuchajcie, mały dzisiaj ma urodziny. Mówiłam już o tym, tak? Tak, mówiłam. Także, no myślę, że tak wieczorkiem, nie? Zrobimy mu też.
Millie ogarnia. No. Dlaczego ty nie chcesz mi pływać? Pływaj. Pływaj radośnie. Aha, kochanie, ty jesteś głodna, wiesz co? Stój, zjedz sobie to. Ja nie wiem, czyje to jest, możesz sobie to zjeść. Chodź szybko, zanim Millie ci to ten, zanim Millie ci to sprzątnie. Kurde, nie wiem, ile weźmiemy, bo na przykład za 100 to jest 10 patyków, no nie? Ale no to nie jest 100 przecież, to może 5, ja myślę. Ja też myślę, że 5. To co? Bierzemy 5 patyków za to, słuchajcie. Tak, to nam zostaje 15, zamieniamy. Bo wylosowałyśmy 20. Ej, losowanie, losowanie. Już, a sobie postaw jeszcze tą skrzynkę. Dobra, okej. Okay. Później zapomnimy. Bo zrobiła ten stołek, to... Już, słuchajcie, stawiam. Nie wiem, czy nie za blisko. Zobacz, same takie skrzynki. Może Asia, odsuń ten stolik kamienny trochę to tą blisko, no. Dobra. O, niech sobie jest tak. Dobra. Myślę, że tu nic już się nie powinno tak fajcznąć, kurde. Chociaż z nimi no, to niby się nie powinno. Nie wiadomo, no właśnie. Dokładnie, dokładnie. Już tak poodsuwałyśmy tu wszystko, a oni i tak są zdolni, widzicie. Mówię tutaj w sensie, że nasze simy. Ty sobie zjedz. Gdzie idziesz sobie usiąść? Amber? Halo? Amber? A ty tu idziesz pogadać. No, pogadajcie sobie, pewnie, że tak. Sobie pogadać. Zabawy trochę brakuje naszej Deli. Trzeba by ją do namiotu dać, nie? Może z owcą później. Słuchajcie, jeszcze szybciutko tylko. Tamto do wyposażenia rodziny. Okej. Okay. Żeby tutaj nam nie przeszkadzało już. Będziemy to, jak mówiłam, wyciągać właśnie. Jak będzie nam coś potrzebne. I co, idziemy losować? Się? Idziemy losować. No to okej, okay, słuchajcie. Jesteśmy na stronce do losowania i generujemy 2. Sim dostaje 2 punkty umiejętności. Także całkiem fajnie. No i jeszcze raz. 1. 20 nowych gałązek. Okej, okay, kochani. Także wracamy do nas i zastanówmy się, komu by tu dać te 2 punkty umiejętności. Owca, choć... Wiesz co, Asia, ten. Na niej, myślę. W sumie no. To jest dobry no pomysł. No bo wiadomo, że no to dzieci to... Jakby czasem nas się wylosowała ósemka, no to nie będziemy ich poświęcać, więc myślę, że warto dzieciom rozwijać właśnie. Słuchaj, może tę sprawność fizyczną? Tak, dajmy jej sprawność, dobra. Bo to w sumie chyba najgorzej. Także słuchajcie, zaraz do was wracam. Wracamy. Okej, kochani, widzicie co? Nie działają znowu kody, więc ja sobie zapisałam w zeszycie, że Nani ma dostać plus 2 punkty umiejętności. Tak, no aktualizacja jest znowu. No, nie działa, słuchajcie, wklepuję tutaj, mogę wam pokazać nawet. A my już nie mamy tego moda. No, nie mamy MC, komandera. No. Słuchajcie, zobaczcie, i nic się nie dzieje. Także, no cóż, mam zapisane, że ona ma dostać te 2 punkty umiejętności. No. No, a w sumie wiesz co? Nie jeszcze wiem. Asia, dobrze, że my mamy w sumie 35 patyków. Okej. Bo 15 nam zostało z poprzedniego i teraz 20, czyli 35. Słuchajcie, 35 patyków. Zapisane. Tylko trzeleje. Gerwazy, niech Asia ten kibel, znaczy się nocnik wywali od razu. Tak, od razu, chodź Gerwazy. Ja widzę, że tam stoi nad nim. Myśli tutaj, słuchajcie, a dzieją a się. A mały co tam? Ja w ogóle pokaż się, kochany. Nie, bo on dopiero wstał, wiesz? I teraz tak, no to tutaj otworzymy jeść. Lodówkę, weźmiesz sobie hamburgera. Zobacz, ciocia tu przygrywa. No on coś jakby będzie chyba jadł. Ki? No właśnie, co? Ale co ty masz? Do... Ej, rybkę jakąś miał. No, ale widzisz, skitrał sobie. Ja nie wierzę normalnie w te no. Simy. Bardzo dobrze. Zobaczcie w ogóle nocniczek, jak sobie tutaj, no. O. Zaraz cię ktoś wykąpie, kochanie. Tak. Czeka już, mama i tata, nie wiedzą, który ma to zrobić. Ale wiesz co, ty nie pojadłeś, czekajcie chwilkę. Ty nie pojadłeś chyba, słodziaku, pokaż się. No, weź sobie jeszcze tego hampusia. Ale czemu nie możesz? Dlaczego on nie może? Może to, że stoi? Teraz? Ej, halo, otworzymy. A jak ci dam hot dog? Słuchaj, może on hot doga woli? Słyszę tam Leona, jak szaleje. No weź, bo po prostu ja mam siły. Naprawdę z niego. Zawsze jak nagrywam, to już szaleje. A co? Ktoś, kto tam robi już drinki? Matka. Matka, słuchajcie, już nie ścimała. No urodziny są, to no, wiesz. Musi Graham tam ogarnia roślinki. Tak, tak, pięknie. Ogarnia ładnie. Jeden, słuchajcie, co robi to, co mu kazałam, tak. Bo tu widzę, że Amber już znowu nawieść sobie krzaczek i pływaj energicznie. Ile ci tam brakuje jeszcze do tego, słuchaj, moja droga? Do czwórki oni mają podbić? Bo tak. Ja zawsze zapominam, słuchajcie, do czwórki, czyli jeszcze trochę. A ty co?
Moja droga, pokaż się. Skorzystałabyś sobie, nie? Wiesz co, mogłabyś ten... chodź tutaj sobie do toalety. Sikaj sobie po mistrzowsku. I wiesz co, i od razu sobie weźmiesz tutaj prysznic może. Jak już będzie z tatą tam gada. Chyba Mućka jest głodna, tak jest. Więc... Delia, nakarmisz Mućkę i sobie skorzystasz. Jest tu gdzieś czysty jakiś krzak. No, trudno. Nawieziesz ten, już obsikany. Tatu gra, ci tu jedzą i super. Gerwazy... Ale spokojnie, bo już jak w kolejnym odcinku, jak już Malu będzie miał urodzinki, to tam zrobimy w tej grocie mu łazienkę i ten. Mhm, i tutaj, wtedy można by... w sensie, że tu go przychodzi. Nie tam, no. Tam w tej grocie, tylko tu. Tak, i zrobimy już tu fajnie. Tata, wykąpiesz małego. Tak. Przygotuj mu fajną kąpiel z bąbelkami, bo tak siedzisz, znowu coś wpieprzasz, a jesteś na żarty, zostaw to. Gerwazy stoi jak słup soli, sprzątnij to. Chociaż słucha jak żona gra, no, czy żona, to, no nie czekaj. Żona jeszcze. No ja wiem, my tak mówimy, słuchajcie, że żona, nie? No. Chodź tutaj. Amber, po prostu normalnie kopnę cię w ten twój zgrabny, chudy zadek, jak nie ale pójdziesz. Ale weź i odklikaj się. Jak nie pójdziesz tutaj po prostu jeszcze popływać na Graham tak. Niech też sobie popomoże. Mhm. Graham już skończył chyba, ale wiesz co, niech on sobie przyjdzie zjeść. Tak, ale czekaj. Chodź tutaj najpierw w krzaczki. Nawieź sobie. O, jak go kąpię tam fajnie. Graham, zostaw to żarcie. Tak. Odłóż, ładnie. Idź tam, skorzystaj z krzaka, a później sobie możesz wziąć... gdzie tu jest? Kontynuuj hamburger? Ej, co to jest kontynuuj hamburger? Może to jest zawsze niezrobione? Ej, to jest niezrobione? Ale jaki bezsens, jak to może być niezrobione? Ej, ja bym dał kontynuuj. Co to się zrobiło? Ja nie wierzę po prostu w te simy. Ty, Mili, tak, sprzątnij idź zaraz ten, siknij gdzieś tam, albo kupę zrób, nie wiem. Ja jestem ciekawa tego, czekajcie, musimy to zobaczyć zaraz. No i mały jest, słuchajcie, piękny. Niech się z nim pobawi trochę może. Wyczyściochany i w ogóle. Spauzowałam. Bo chcę zobaczyć, co on tam zrobi z tymi hamburgerami. Więcej opcji, zabawne. Opowiedz śmieszną historię. Co by tu jeszcze? No, rób jakieś tam zabawne miny. Dobra. Chodź tutaj, Graham, ja muszę to zobaczyć. Gdzie ty jesteś? Wyłaź. Bo mi się to odklikałaś. No właśnie, ale co to? Nie. To nie było, schowaj porcję. Dawaj, weź porcję, a patrz, teraz już jest teraz porcję. Bez, ja nie wiem, ja co też się nie dzieje. Wiem, co to było, ej. Bez sens, bo on skończył może w tych krzakach, kurde, ten. Co ty chcesz z tym małym zrobić? Sprawdź, jak się ma. On się ma bardzo dobrze, bo tata tam o niego dba. Idzie. No chyba nie, bo on tu idzie. No, owca już. Po prostu się nie. Się pobawił. Po prostu nie. Co robisz, kochana? Czyta sobie ej, bo przegląd. Amber tam też nie pływa, Asia. Gdzie ją tam? Jezu, ja nie... Co ona chce w ogóle? Pójdź tutaj razem, pływaj w basenie po prostu sama. Ty już też nie pływasz? Ja ją dam w ogóle do tego pływania, czy nie? Chodźcie tu pogadacie trochę. Pokaż nie, czy się nie zbaczyli znowu, bo coś teraz wszyscy z owców są... Nie, dobra. Bo to wiesz, kto no jest czasami, tak, jak wszyscy są jedynej osoby, to... I potem nie wiedzą, co mają robić. Pogadajcie tu sobie trochę, dziewczyny. Poznaj, ale fajnie stanęłyście po prostu. Opowiedz jakiś tam dowcip. Co ty robisz z małym? Jezu, zobaczcie. Jezus. Aha, dobrze, ty go tutaj zostawisz i tu będziecie rozmawiać, tak? Czy nie? A teraz słuchajcie, się rozmawiają. Po prostu masakra. To jest tragedia. Ej, słuchajcie, taka wielka ta parcela i jeszcze tutaj mamy, no, 8 simów maksymalnie po prostu i jest masakra. Porozmawiajcie sobie tutaj. W ogóle tak, my jeszcze tu chciałyśmy... Ty jesz, no to fajnie. Pogadaj sobie z nimi jeszcze i teraz tak, patrzę, słuchajcie, sprawność fizyczna, ogrodnictwo, ma już ten drugi poziom, mógłby tam jeszcze iść ewoluować te roślinki, ale wiesz co, niech on sobie zje. I wiesz co, ten, mógłbyś się z krową pobawić też trochę, to by mu ten, ogrodnictwo podrosło. Wiesz co, Nani, ja ją wyślę lekarstwa na... nikt nie ma. No, ja ją wyślę na rybki. Niech ona idzie połowić, bo ona i tak będzie musiała to rozwinąć. Delia, kochana, pokaż się, co ty tu masz. W sumie okej, pogadajcie sobie. Chodźcie tutaj sobie zrobicie drinki z tą, która jest godzina. Już możecie sobie zrobić, gdzie ten Bartu? Kurde, ale ja nie wiem, który to jest ten zawsze. Ten pierwszy to jest chyba, że jeden zrobi.
Nie wiem, ja też nigdy nie wiem, bo to nie jest napisane tam. No właśnie. Okej, słuchajcie. Nie wiem, czy wyszło mi to, co chciałam zrobić. Dałam tylko Mili do grupy tutaj z Delią, żeby sobie wypiły dzisiaj ananasowego drinka. Wyjątkowo, bo jeszcze nigdy nie piłyśmy. Ty łowisz rybki, ty pływasz w końcu w tym basenie, to ci odklikam. Pływaj jeszcze w tym basenie, pływaj. Owca, on znowu coś tam grilluje, nie wiem. Jeśli chodzi o Grahama, jemu brakuje zabawy, dajemy ich na Barabara. No ale to pogadaj jeszcze z nim, bo oni nie wiem, oni tylko się raz pocałowali. No w sumie. Niech chwilę czekaj, pogadają jeszcze. Jak oni tam mają. No, dobra. To wiesz co, Amber, chodź już. Też, ej, zobaczcie te ananasowe. No. Też fajne, nie? Ładnie wyglądają. Ładnie wyglądają. Chodź. Chodź, Mili. Słuchajcie, dziewczyny, tak, zostawiam. Ja niech nie nas, niech trudno, one tu no pogadają. Poschlebiaj. Popraw humor. Delia, drinka sobie ten... No ja nie wiem, co ona ma z tym. Tutaj zbagowane to. A mama go daj, niech się pobawi, może kamykiem czy coś. Przecież on to zaraz będzie miał urodziny, to niech korzysta. Nazwij lalki. Aha, to ja będę musiała nazywać. To ja nie chcę nazywać lalek. Podejdź tutaj. O, bawi się kamieniem. To nie, nie, to baw się. Baw się, kochanie. Gdzie jesteś? No. O, niech się no bawi. Super. O. Wiecie, co chciałam? Chciałam tutaj jeszcze Amber dać. To Graham. Ej, co tam było przed momentem? Że coś z duchem? No właśnie, nie wiem, co... Nie wiem. Entuzjazmuj się przyrodą. Co ja tu mu zaznaczyłam? Aha, porozmawiaj. To już jej od ten, odklikam. Dziewczyny sobie tu, słuchajcie, piją drineczki. Owca, żresz, no właśnie, żresz zepsute żarcie, gamoniu. Weź to, a hamburgery schowaj. Właśnie nie wiem, wiesz co, nie wiem, czy ona sobie nie weźmie, Amber. Weź sobie porcję. I chodź tutaj, pogadaj. Wiesz co, mogłaś najpierw wziąć te porcje i później... Czekajcie, tak to zrobię, bo teraz... Na nie przestało łowić. Zapytaj, jak na ciebie. Prosto masakra, słuchajcie, masakra. Nani, chodź jeszcze na rybki trochę. Zostaw tam Amber. Amber będzie tutaj świrować zaraz z tym. No w sumie jest też głodna. Tutaj ten, sprzątnij to. Zezuk, zezuk. Dziewczyny, weźcie w ogóle się stracicie stąd, bo tak kurde... Usiądź sobie tu i ty też sobie tutaj usiądź i tutaj sobie właśnie siedźcie, a nie stoicie tak przy nich. Czekajcie, co by tutaj... Popraw humor i może teraz romantyczny, troszeczkę jakiś flirt. Proszę bardzo. Dziewczyny siedzą, że niby, ej, że niby w ogóle nie słuchają i nic. Wszystko masakra. Nie, no po prostu to jest jeden wielka masakra tutaj, słuchajcie. Ty miałeś wziąć jedzenie sobie. W końcu ci tego nie odklikałam. No cóż. Hej, hej, owca przyszedł. Ja myślę, że powoli, ale... Ala. Tak, ala. Dzisiaj jestem ala. Możemy myśleć o tych urodzinach, wiesz, bo już no, się robi wieczór. Już się robi wieczór i słuchajcie, ten... Ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby mały tutaj przyszedł, bo on już w ogóle zmęczony, śpiący. O, idzie do łóżka, widzę go tam. Kurczę, chodź maleńki jeszcze tutaj, chodź. Mama podejdzie. A wszyscy tu są, to... Chodź, chodź. Amber, weź sobie, tak, weź sobie te porcje i gadaj dalej, no, rozmawiaj z nim. O, zainteresowanie. Chodź, kochanie, bo teraz tak, mamusia cię tu obejmie zaraz, chodź. Obejmie. Kto, że tego tortu tu nie możemy zrobić? Szkoda, no. Czekajcie, więcej opcji, przyjazne, obejmij czule. No, maleńki dorasta. Te hamburgery może... Jest rozgniewany, a nie objęła go. Nie objęłaś go, no właśnie. Tata objął. Więcej opcji przyjaznych. Obejmij czule, chodź. Słuchaj, już nikt więcej nie będzie obejmował, tylko robimy urodziny, tak, bo tu już ciężko. To ciężko, ciężka sprawa. Chodź, Delia. Poszedł pływać, zobacz, ja no, widzę właśnie. Jakiś taki bardzo rozpoczony w ogóle, no. On pewnie pracuje nad swoją sylwetką, moja tak, droga. Tak, tak. No, słuchajcie, objęli rodzice, także lecimy do kasa i robimy urodzinki. Okej, kochani, także Malu ma urodzinki. Ta. O, no. Zobacz. O! Rudy. Rudy. No. Ej, ale fajny ale chłopczyk. Fajny. Zobacz, jaki ładny chłopczyk. No. My teraz bardzo oczywiście fajny troszkę zmienimy, no, nie? I tak pokażemy wam i zaraz już wracamy na koniec, tak. Okej, kochani, tak wygląda Malu, słuchajcie, proszę tak bardzo. O, ma taki śmieszny ten futrzany, tak, jakiś strój. Tak, tak jak
na niej, nie? Tak jak na niej. Podobny, no. Tak wygląda z bliska, jest śliczny, naprawdę. Wiecie co, nie dawałyśmy mu rzęs. Chciałyśmy dać te rzęsy, ale wyglądał jak dziewczyna, nie? No, za tak, długie. Za długie takie nie właśnie nie wiem, czy my właśnie nie mamy wszystkich wersji, czy jest tylko jedna. W każdym razie w tej, co mamy, wygląda źle. Wygląda źle, no. I dlatego stwierdziliśmy. I ma włosy troszeczkę ciemniejsze, no bo niestety nie ma nie ma koloru. Koloru, no. Tak, ale no. Słuchajcie. Jest okej, okay, no, ściemniały mu trochę, co tak. No, a tam ma tylko gacie po prostu. Tu tylko dałyśmy mu właśnie, o, czarne takie no. Do spania i do pływania. Okej, okay, wracamy na wyspę. No. Okej, okay, kochani, bo byśmy zapomniały, tak, ja bym zapomniała, no. Chciałam wychodzić jeszcze cecha. Po mamusi dostał, słuchajcie, śmiały i łobuziaka ma aspirację motoryczną. Dobra, tak. Wracamy. Powróciliśmy, słuchajcie, a wszyscy tu już znowu mają nas gdzieś. Wiesz co, daje Jeziasia może, wiesz co? Te ryby. No właśnie, chodź na niej. Chociaż czekaj! Bo tam punkt ma... Czekaj. O, właśnie! No, dawaj, to czekajcie, to wbijemy. Już nie chcę. No, bo tu teraz zauważyłam, że ma dosłownie... I o, słuchajcie, no. Super. Nie, no po prostu nie wierzę. No. Gdzie ten Boże? Nie wiem, zaraz się dowiemy. Ona mi się pali. To jest jakieś nieporozumienie. Ej, owca gazią! Czekajcie, muszę to spożarować. Te pożary to jest jakiś koszmar. Kto się pali? Ona się pali. To jest za blisko jednak, włącz. Słuchajcie, no. Tak. Gaś, szybko. Owca, ty się palisz! Owca się pali! Stop. Moment. Czy on się będzie mógł tu ugasić? No niech ktoś Dzięki ugasi owcę, no. No. Czekaj. Bo tu... Najpierw się ugaś. Nie Aha, wierzę. No to na nią klikaj, bo dwoje się palą, Masia. Nie wierzę po prostu, słuchajcie, a ta gro na gitarze... Delia. Ugaś ich, proszę cię, Delia, zostaw gitarę, ugaś ich, uratuj ich, błagam cię. Gaś ich, weź tą gitarę, zobaczcie, co ona ma z tą gitarą? Nie, po prostu nie wierzę. Co te Simsy? Zobaczcie, mówię wam, że to już niedługo będzie jak w Trójce z tymi bugami. To jest jakieś nieporozumienie w ogóle. Nie wierzę. Ale jaką ona ma po prostu Bo ma minę w ogóle. Z tą gitarą. Ona jak mą gasić, jak się gitara przykleiła? Gaś, o, szybko! Gerwazy, Jezu! Gaś ich! Ja pierdykam. Gaś ich! Czekaj, no trzeba już zrobić pamiątkowe zdjęcie. Gerwazy, proszę cię, ugaś mi ich! Żeby oni mnie nie zginęli! Jezu, ej, oni się jeszcze palą! Dawaj, Aśka, szybko na innych klikaj! Jezu, czekaj, weź tu i gaś! Ona już miała, weź innych, nie wiem, Amber, Grahama, wszystkich, kogo się da. Czy oni już się gaszą chyba? Punkty to ten. Ugasili się. No tak. Jezu, słuchajcie, po prostu... Te patyki to nam ciągle idą na zamienianie po prostu. Ja... Masakra. Nie wierzę, no. Dawaj pod prysznic. Jak się wystraszyłam, Gosia. Wystraszyłam się, słuchajcie, że ten, że oni nam się spalą, nie? Weź prysznic. Ale byśmy miały po prostu do mnie. Weź prysznic. Idźcie. Ech. Idźcie, w ogóle idźcie mi już stąd. A co z tą Delią? Delia, co ty robisz z tą gitarą? Może Masia resetni czy coś? Bo ja nie wiem, co jej się stało. Co ona zrobiła z tą gitarą? Słuchajcie, w ogóle... resetuję Delię. Aha, no pięknie, bo ja trochę nie wierzę. No. Okej, słuchajcie, otworzyła gitarę. Nie. Słuchajcie. Pozwólcie, że tak na pauzie tylko zerknę, jak oni się mają. Tom zostawiam i owce też, bo oni się muszą wykąpać. No. Ale teraz tak, wyciągnę, co my tu mamy. Zamień znowu to. Tak, trzeba zamienić. Ławka jest, słuchaj, ile za tą ławkę? 3 czy 5 tam było, bo już teraz nie pamiętam, słuchajcie. Nie. Mamy 35, nie? To weź 5, tam obojętnie już mamy. Ciągle zamieniamy, to jest bez jakieś nieporozumienie. I teraz tak, kochani, ja im tutaj wyłożę po prostu żarcie. Niech oni sobie wszyscy znowu biorą i niech mi pocałują gdzieś. Po prostu jestem tak psychicznie wyczerpana zawsze po nagrywaniu, słuchajcie, po nagraniu. Ja też, bo to ciągle, nie dość, że nie słuchają, to ciągle coś się dzieje w ogóle. No. Weź sobie porcję. A te pożary to już jest, ja nie wiem. Tak, tutaj Proszę. Ty idź, skorzystaj, mój drogi. Tego zostawiam, on musi się wykąpać. Zabawy brakuje Grahamowi. Graham jak najbardziej, baw się z No właśnie. Nie na karm. On się tu nawet, słuchajcie, ten, tak, się baw się, pogłaszcz. Ja mu tu naklikam. Tak. Słuchajcie, Amber w sumie może sobie też wziąć prysznic, ale
oni teraz, pozajmowali. Nie, to nie, no to po prostu sobie Amber usiądź i tyle. I sobie siedź, a Nani nie wie. Weźmie sobie porcję. Jak tam nasz maleńki? Halo? Ty jesteś zmęczony, kochany, nie? Weź sobie, chodź tutaj. Chodź tutaj w krzaczki. Nawieź sobie krzaczek i tutaj już do namiotu lecisz spać. Słuchajcie, my tutaj właśnie zrobimy im łazienkę. Nie wiem, czy na następny odcinek, czy dopiero jeszcze na następny zobaczymy, jak się wyrobimy, nie? Chociaż tu w sumie, co my tam byśmy miały? Tylko przestawić. No właśnie, zobaczymy. I słuchajcie, i to tyle. I zaraz jeszcze idziemy, jeszcze, tak, tak, i zaraz idziemy jeszcze z Delią tam, słuchajcie, odblokować to wejście. No, i to by było na tyle. O Jezu, kochani, ale wystraszyliście mnie, wiesz? Wystraszyliście mnie. Chodź, zjesz sobie też, weź sobie porcję. Weź. Ty, weź tam skorzystaj, zostaw tą mućkę, bo... Jezu, serio, owca, weź no, bo... Nie mogę po prostu, Gosia. Czemu on się nie wykąpał? Nie wiem. Amber się, słuchajcie, zabawiła tutaj ten. Właśnie wy mieliście iść, Barbara. Albo może jeszcze nie. Może ich jeszcze zostawimy, słuchajcie. Może jeszcze pociągniemy trochę ten romans. Czekajcie, jak to wygląda. Może jeszcze im, no, trochę ten pasek przyjaźni zapełnimy bardziej, nie? Chodź tutaj, poznasz i wiesz co, ja ci dam takie zabawne jakieś tutaj... opowiedz sprośny dowcip, chodź. Jakieś zabawne takie im tutaj dam, słuchajcie, interakcje. Żeby mu troszeczkę zabawa się podniosła. O. No, i trochę niech zagadają. Okaż podziw później jeszcze i możesz wręczyć jej różę. O, bo tam pracował, słuchajcie, w ogrodzie. To może zerwał jakąś różę, nie wiem skąd, ale dobra. Owca, dobra, idziesz sobie skorzystać. I słuchajcie, ja ich tutaj zostawiam, tu dziewczyny klachają. Idź jeszcze siku tylko szybko, Delia, i przechodzimy tam na tę drugą stronę. Odblokować przejście. Ty jeszcze tutaj to sprzątniesz i wiesz co, idźcie też już połóż spać. Idźcie, idźcie wszyscy, stracicie się. Ty też, idź już spać. Właśnie tam. Tam ci się tam idzie. Chyba szedł. Chyba szedł nawet. Ale nie wiem, czy nie szedł czasem ten. Wiesz, przeglądu sobie poczytać. Delia, podejdziesz tutaj. No. Słuchajcie, nie mogę kliknąć. O, podejdź tutaj. Chodź, kochanie. Dobra, jeszcze pompki, okej? Ćwiczy. No, tak jest. Słuchajcie, musi mieć właśnie siły, żeby te dechy tam rozwalić. Krzepa, no, musiała, wiesz, ćwiczenia. Poćwiczyć jeszcze chwilę. Przygotować się. Przepłyń tam i otwieramy, słuchajcie, tajemniczą grotę. Pamiętasz, co tam się klikało? Bo ja nie. Tak. Uwaga, kochani. Wybij wejście. Ton, ton, ton. Tam, 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 masz, tam, tam, tam. Po prostu nawet trzymam, nie? Normalnie. Trzymajcie mnie. Weź te patyki, Asia, usuń tyle. Okej, kochani, jesteśmy, wiecie co, zobaczcie. Żeby dostać się do tej jaskini, musiałyśmy pousuwać tu w cholerę tych skał, ale tak. Wiecie co, później to poustawiamy już jako tako, cicho, bo Delia idzie wybić wejście do jaskini. Nareszcie! Masakra. Po prostu masakra, normalnie. Dawaj. Tak jest. Wybijamy. Jest, słuchajcie, tam, tam, tam. No. I co? Trzeba by się tam było przejść, nie? Ale, moi tak. drodzy, to już u odcinku Utuli, na który was serdecznie zapraszam już dzisiaj, kochani. Do usłyszenia, do zobaczenia, my uciekamy. Słuchajcie, jesteśmy wypalone po kolejnym odcinku na naszej wyspie z naszymi pięknymi, kurde, simami po prostu. Przemądrymi. Geniusze. Same geniusze tu są. Dobra, kochani. To do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.